Dzień dobry, Szanowni Państwo. Chyba już możemy zacząć. Ja się nazywam Anna Lenina, jestem prezesem koła Prawy Wschód, które jest współorganizatorem konferencji i również jestem członkiem Forum Młodych Dyplomatów. To chciałabym powiedzieć kilka słów na samym początek. Nasz pierwszy blok, pierwszy panel to jest pandemia, aspekty nowej rzeczywistości. I chciałabym od razu powiedzieć kilka słów takich wprowadzających, dotyczących zasad naszych wypowiedzi, naszych referatów. Po pierwsze, każdy ma 10-12 minut na wygłoszenie referatu i pytania będą zadawane na sam koniec. Możecie, oczywiście macie prawo do zadawania pytań innym prelegentom. I moim zdaniem możemy już zaczynać, nie przedłużając. Chciałabym dać słowo pierwszemu prelegentowi. To jest pani Magdalena Sibicka z referatem pod tytułem Psychologiczne konsekwencje epidemii koronawirusa. Bardzo proszę. Nie słychać pani Magdo? Teraz? Tak, teraz słucham. Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję. Dzień dobry. Więc ja nazywam się Magdalena Sibicka i tematem mojego wystąpienia są psychologiczne konsekwencje epidemii koronawirusa. W listopadzie 2019 roku w prowincji Hubei w Chinach odnotowano wiele przypadków zachorowań na ostre zapalenie płuc. Był to początek epidemii koronawirusa. 31 grudnia 2019 roku chińskie władze zawiadomiły Światową Organizację Zdrowia WHO o rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej, nazwanej później COVID-19. Początkowo choroba dotknęła mieszkańców Chin, Korei Południowej, a już pod koniec stycznia ogniska zachorowań wystąpiły w Iranie i we Włoszech. 13 marca 2020 roku WHO ogłosiło pandemię koronawirusa. W wielu krajach świata, w tym także w Polsce, ludzie musieli pozostać w izolacji. Wiele zamkniętych w domach ludzi swoją aktywność realizowało głównie poprzez internet. Zaskoczenie, strach, panujący szum informacyjny to stany, z którymi musiała się zmierzyć znaczna część społeczeństwa od połowy marca tego roku. I w swoim wystąpieniu chciałabym omówić dynamikę reagowania psychologicznego na zagrożenie COVID-19 oraz pokrótce rolę, jaką w tym trudnym czasie odgrywał internet. Jak już wspomniałam, od połowy marca byliśmy zmuszeni do izolacji. W wielu krajach świata, w tym także w Polsce, ludzie musieli pozostać w swoich domach. Mieszkańcy kilkudziesięciu krajów pozostający w domach uczyli się, pracowali oraz kontaktowali z innymi przez internet. Większość zakładów, salonów, miejsc rozrywki miejsc związanych z rozrywką, takich jak na przykład kina czy teatry, została zamknięta. Ludzie praktycznie nie wychodzili z domu, a kontakt na żywo utrzymywali wyłącznie z domownikami. Taki dłuższy czas spędzony w izolacji i w odosobieniu niewątpliwie ma wpływ na zdrowie psychiczne. U większości osób narastało znużenie, zmęczenie i zniechęcenie. W ogóle cała sytuacja epidemii koronawirusa miała bardzo duże i wciąż ma konsekwencje psychologiczne. Początkowo na informacje o zagrożeniu reagowano niedowierzaniem, zaskoczeniem, poszukiwano potwierdzenia informacji. Niektórym wydawało się, że problem dotyczy tylko odległych Chin czy odległej Korei. Panował znaczny szum informacyjny. Z jednej strony pojawiały się głosy, że wirus jest bardzo niebezpieczny i związany z wysoką śmiertelnością. Z kolei z drugiej strony mówiono, że to tylko odmiana grypy, a śmiertelność z powodu koronawirusa jest mniejsza niż właśnie z powodu grypy. Wśród ludzi panowała znaczna dezorientacja i niepewność. Kiedy okazało się jednoznacznie, że wirus jest w Polsce i jest niebezpieczny, główną reakcją był strach. Silny lęk o zdrowie, a nawet życie, pobudzany czynnikami emocjonalnymi i środowiskowymi, zazwyczaj łączył się z dolegliwościami somatycznymi, takimi jak bóle głowy, bóle brzucha, bóle całego ciała, czy nawet zaburzenia oddechu.
Z kolei właśnie takie problemy somatyczne jeszcze bardziej pobudzały do występowania zachowań miękkomych. Podczas epidemii i wspomnianej wcześniej izolacji ludzie zaczęli odczuwać lęk egzystencjalny, lęk przed śmiercią. Także towarzyszył im silny lęk o zdrowie i życie bliskich. Dodatkowo ten strach wzrastał w miarę braku kontaktu z bliskimi i wciąż narastającą za nimi tęsknotą. Warto zauważyć, że to właśnie starsi ludzie i czy ludzie z różnymi chorobami czuli się najmniej bezpiecznie, a młodzi i zdrowi doświadczali złudnego poczucia bezpieczeństwa czasami. Dodatkowo w miarę z tą izolacją narastała frustracja spowodowana niemożnością chodzenia do pracy, stratą pracy czy z obowiązkiem zapewnienia opieki dzieciom w domu. Także wśród młodych ludzi, którzy często musieli powrócić ze swojej wymiany studenckiej, na przykład wymiany Erasmus, także towarzyszyła taka niewiedza, strach i frustracja, że przygoda się właśnie zakończyła w tak niespodziewany sposób. U niektórych ludzi zaczęło włączać się myślenie spiskowe, które dodatkowo pogłębiała nieufność wobec polityków i właśnie taka niewiara, że oni mają kompetencje. Społeczeństwo, wiele ludzi nieustannie poszukiwało informacji. Część tych informacji była uspokajająca i dająca nadzieję, na przykład jakieś odkrywanie coraz to nowych leków, metod zapobiegania chorobie, a część z nich była jeszcze bardziej przerażająca i napędzała ten strach. Ludzie starali się znaleźć sposoby na zmniejszenie zagrożenia. Pomimo względnego poczucia bezsilności podejmowali różnego rodzaju wzorce zachowań. Niektóre były zgodne z zaleceniami autorytetów medycznych, na przykład noszenie masek czy utrzymywanie dystansu od innych osób. Z kolei inne podejmowali na własną rękę. Na przykład każdorazowo po powrocie do domu prali wszystkie ubrania. Niekiedy były to różne bardziej skomplikowane, czasochłonne procedury, które mogły nabierać charakteru rytuałów i mogły być realizowane kompulsywnie. Funkcją takich zachowań było nie tylko zmniejszenie ryzyka skażenia się koronawirusem, lecz także uspokojenie, że oni zrobili wszystko, udało im się zrobić wszystko, co tylko było w ich mocy dla bezpieczeństwa. Niestety wraz z upływem czasu może pojawić się zjawisko habituacji bodźców. Przyzwyczajamy się do dramatycznych obrazów ze szpitali, już nie poruszają nas tak bardzo historie o śmierci, o objawy choroby, nie wywołuje to już tak silnego pobudzenia emocjonalnego. Habituacja do bodźców może uśpić czujność, przyczynić się do łamania zasad bezpieczeństwa i wpłynąć na lekceważenie zagrożenia, które wciąż nadal istnieje. Warto zaznaczyć, że także są inne powody zaniechania ostrożności. Dla niektórych ludzi wraz z upływem czasu wyobrażenie sobie tego, co może się stać i podejmowanie środków ostrożności może być bardzo trudne. Także może u nich występować myślenie, że lepiej, aby to, co ma się wydarzyć, już się wydarzyło, niż wciąż oczekiwać w poczuciu lęku i w obarczeniu różnymi ograniczeniami. Pozostaje pytanie, jak wpłynie na nas ta sytuacja epidemii. Niektórzy doznali wielu bolesnych doświadczeń. Choroba, śmierć, choroba bliskich, utrata pracy, przemoc w warunkach izolacji. Inni z kolei przekonali się o własnej sile i odporności związanej z przetrwaniem niezwykle trudnej sytuacji we względnej równowadze psychicznej. To także czas, kiedy ludzie mogli wiele dowiedzieć się o sobie, przyjrzeć się swoim relacjom oraz systemowi wartości. Każdy mógł poświęcić więcej czasu na refleksję i uświadomić sobie, co jest dla niego najważniejsze. Dzięki tej sytuacji także wzrosło takie poczucie wdzięczności i radość ze zwykłych, codziennych rzeczy. Warto także podkreślić, jak dużą rolę odgrywał internet w tym trudnym czasie. Wiele zamkniętych w domach ludzi realizowało swoją aktywność głównie przez internet. Większość osób uczyło się bądź pracowało online. Przez internet robiono zakupy, utrzymywano kontakty towarzyskie, korzystano z transmisji online przy świętych czy nabożeństw. Internet służył także do zbierania coraz nowszych informacji dotyczących epidemii i całego wirusa. Ludzie zamknięci w globalnej wiosce tworzyli również żartobliwe historie o pandemii koronawirusa oraz o globalnej kwarantannie.
Internet stał się także miejscem rozpowszechniania humorystycznych dowcipów, filmów i memów, które są przejawem tzw. korona humoru. Korona humor to nowy gatunek komizmu o zasięgu globalnym, między innymi z uwagi na jego uniwersalny przekaz. Żarty dotyczą przykładowo papieru toaletowego, mandatów, masowych zakupów mydła czy makaronu. Korona dowcipy stanowią wyjątkowy zapis historii pandemii koronawirusa. Cechują się uniwersalną formą, w związku z czym mogą być łatwo i szybko powielane w sieci. Tak, podsumowując, jest to niezwykle trudny czas, który niewątpliwie ma wpływ na funkcjonowanie psychiczne nas wszystkich, a bardzo dużą rolę w przetrwaniu tego czasu odgrywa internet. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za ciekawy referat. I jak mówiłam, pytanie zostawimy na sam koniec. W razie potrzeby, jeśli Państwo chcecie, możecie napisać na czacie od razu z skierowaniem do określonej osoby pytanie. I na samym końcu przeczytam wszystkie pytania i oczywiście każdy z prelegentów będzie miał możliwość odpowiedzieć na pytanie. I teraz chciałabym dać słowo pani Agnieszce Banaś z referatem pod tytułem Zaraza antonimów, czarna śmierć oraz ospa prawdziwa, a COVID-19. Jak ludzkość radziła sobie w walce z największymi epidemiami, a jak wygląda to w dniu dzisiejszym? Bardzo proszę. I o ile dobrze rozumiem, pani ma prezentację, tak? Ja mam prezentację. To czy pani wie, jak to udostępnić? Tutaj chyba jest share screen. To tak, myślę, dokładnie. Ale ja też wysyłałam na maila wczoraj prezentację, to nie wiem, czy ona jest... A czy pani ma możliwość teraz udostępnienia? Tak po prostu będzie łatwiej, bo pani wtedy będzie mogła po prostu zmienić slajdy, tak będzie łatwiej dla pani. Zaraz zobaczę, czy tutaj się... Nie widać się, je rozumiem. Nie. Czy pani nacisnęła share screen, tak? Właśnie tak, tylko się nie chcę udostępnić. Właśnie nie wiem, w jaki sposób to teraz... Nie wiem, czy tutaj przesłać ewentualnie na czat? Też jest możliwość? Tak? Nie, nie ma. Myślę, że tak, tutaj można wysłać plik. Dobrze. Przepraszam za takie zamieszanie, ale... Ja rozumiem. Ja też... To po prostu będzie wygodniej dla wszystkich i dla pani również. Dobrze. No coś się właśnie nie da, nie wiem, co jest spowodowane. Zaraz. A nie, dobrze, coś chyba idzie już na czacie. Dobrze. Chyba dotarło, mi się wydaje już. Nie wiem, czy mnie słychać, czy... To przepraszam, to moja wina. Ja mówię, że ja mogłabym to otworzyć i udostępnić tak. Ekran, tylko będę miała problem z tym, żeby zmieniać slajdy, bo nie będę widziała. To panie, proszę dać sygnał i ja będę to robić. Dobrze, nie ma problemu. Już udostępniam ekran. Czy widać teraz? Teraz widać. Dobrze, w takim razie... Proszę, pierwszy slajd i już. Bardzo proszę. No to właśnie temat mojego wystąpienia będzie przedstawienie właśnie trzech takich, jednych z ważniejszych epidemii w dziejach ludzkości, zestawiając właśnie z obecną sytuacją z COVID-19. To można slajd następny. Jak wiemy, epidemie od zarania dziejów były stałym elementem życia ludzi. Miały ogromny wpływ właśnie na aspekty społeczne, kulturalne, gospodarcze oraz biologiczne. Ponieważ od tysięcy lat żyjemy w środowisku niewidzialnych wrogów, często nie zdając sobie z tego sprawy, to właśnie wizja epidemii sięga już czasów właśnie starożytnych, kiedy to dzięki źródłom historycznym, między innymi Tukidydesa, Prokopiusza, Scholastyka czy Galena, możemy dowiedzieć się, jak taka epidemia wtedy się pojawiła, jaki miała przebieg i po prostu w jaki sposób się zakończyła.
ponieważ epidemię od zawsze budziły lęk, a zarazem zainteresowanie właśnie na ten temat powstawały liczne teksty historyczne, a później też literackie. Same jednak informacje i ich poszerzenie, właśnie powstanie czy rozwoju tych epidemii jest zasługą XIX-wiecznych oczywiście lekarzy, dyscyplin bakteriologii, jak i samych nowych doświadczeń. Ponieważ jak wiemy, medycyna do XIX wieku nie znała zbyt wiele metod leczenia. Często po prostu lekarze bardziej szkodzili niż leczyli ówczesnych ludzi. Takie właśnie, jak jest mowa o samym leczeniu, jak i wykorzystywaniu właśnie pewnych środków leczniczych. Oczywiście w każdej epoce, tak jak jest dzisiaj, głównym celem człowieka było i jest przetrwanie, a także jak najdłuższe właśnie oddalenie od siebie widma śmierci. Proszę o następny slajd. To właśnie pierwszą taką zaraz jest zaraza Antoninów, Pestis Antonini. To można slajd już następny przerzucić. Tak, przepraszam, po prostu mam jakiś problem z przełączeniem. Przepraszam. Przepraszam za zamieszanie, trzeba będzie ponownie to zrobić. Dobrze, to ja może zacznę. To właśnie pierwszą z epidemii starożytnych to była zaraza Antoninów. Była największą epidemią w okresie Cesarstwa Rzymskiego. Być może była to zaraza ospy, sprowadzona przez legiony rzymskie, które powracały z kampanii na wschodzie. Szalała w latach 165-180 i kosztowała życie milionów ludzi. Jej sama nazwa związana jest obecnie z tam panującą wtedy dynastią Antoninów, jak i samym Galenem, który ponoć był bezpośrednim właśnie świadkiem szalejącej wtedy zarazy. Oczywiście do dziś zachowały się też inne źródła i relacje świadków opisujące żniwo tej epidemii. To właśnie Galen przede wszystkim opisywał, jak ta epidemia przebiegała, jakie miała objawy. Była to często wysypka w kolorze czarnym, stąd właśnie jest domniemanie, że mogła być to ospa. Dalsze na przykład objawy występowały ze strony przewodu pokarmowego, była też gorączka, wymioty, nieodpowiednio świeży oddech, katar, kaszel, owrzodzenia krtani oraz tchawicy. I oczywiście leczenie wtedy było dosyć ubogie, ludzie w większości stosowali zioła, na przykład oczyszczali powietrze, używano na przykład wtedy jałowca wraz z owocami, liści dębu, dzięgiela, ruty czy majeranku. Tak samo na przykład upuszczanie krwi, o którym będzie później mowa, też było bardziej popularne w średniowieczu, ale też w czasach starożytnych traktowane jako metoda leczenia. Wszelkie modlitwy oraz rzucanie zaklęć oczywiście nic nie pomagało. Starano się też ludzi na przykład odseparowywać, jednak nie znano jeszcze jako tako pojęcia samej kwarantanny. I oczywiście brak lekarzy, jak i odpowiedniej medycyny sprawiło, że było to po prostu spustoszenie populacji obecnej ona gazy. Następny slajd. Zaraza ateńska w skrócie i dżuma Justyniana. No to zaraza ateńska pochłonęła około 75 do 100 tysięcy mieszkańców Aten. Zaczęła się, jak mówią, według Tukidydesa w Etiopii, na południe później od Egiptu. Przedostała się do Egiptu i Libii, do wielkich pałaci państwa perskiego, a następnie do Aten wtargnęła nagle i zaatakowała mieszkających ludzi w Pireusie. Oczywiście trupy zalegały wtedy ówczesne miasto, lekarze byli znowu bezradni, także nieliczni ryzykowali opiekę nad zarażonymi, co też tak naprawdę się na tym polu za wiele nie zmieniło. I oczywiście ludność chowano w masowych grobach, nie bacząc po prostu na zasady ówczesnej higieny. W ogóle ta zaraza przewyższała wszystko, co da się opisać, wybuchła z niebywałą siłą, a przede wszystkim różniła się od wcześniejszych epidemii, ponieważ wszyscy wtedy po prostu nie mieli od niej ratunku. Badacze oczywiście do dziś próbują ustalić, co ją wywołało, istnieją bowiem spory, czy mogła być to faktycznie dżuma, czy był to dur, ospa lub wirus gorączki krwotocznej. No i właśnie a propos dżumy, to dżuma Justyniana była epidemią, która dotknęła bardzo mocno Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie za jednego z cesarzy, Justyniana, właśnie od niego pochodzi ta nazwa epidemii. Sam Prokopius Cezarea i historyk ówczesny powiedział, że spadło to na całą ziemię, niszczyło życie wszystkich ludzi, chociaż diametralnie różnili się od siebie, ponieważ jak wiemy, no, choroba nie patrzy na to, kto jakiego jest wieku, jakiego pochodzenia, jaki ma stan majątku, ponieważ śmierć jest równa dla wszystkich. Na przykład też scholastyk w tamtym czasie powiedział, że choroba ta powodowała ciężkie objawy, różnego rodzaju opuchlizny, ropnie i najczęściej 2-3 dni po prostu człowiek umierał.
Oczywiście też nie było pewności, że ktoś, kto raz przeszedł daną chorobę, mógł po prostu od niej uciec, ponieważ sam powiedział, że bywało również tak, że ci, którzy raz czy dwa opanowali chorobę i wydali się z objęć śmierci, jednak ginęli na skutek ponownego ataku. No i to jest właśnie nawiązanie do ówczesnego COVID-u, gdzie też lekarze zapowiadają, że nawet jeżeli ktoś przejdzie na przykład pierwszą falę i faktycznie zachoruje, no jednak nie ma tej pewności, czy aby osoba się po prostu na nowo wyzdrowieje. Poprosiłabym o następny slajd. Oczywiście od czasów starożytnych poprzez średniowiecze tych epidemii było bardzo dużo, opisano wręcz kilkadziesiąt w różnych właśnie źródłach historycznych. Oczywiście też ludzie nie mieli wtedy za bardzo pojęcia też na temat leczenia, ponieważ jak można na przykład wytłumaczyć za Dżumy Justyniana na przykład leczenie ran tych owrzodzonych na przykład wrzącym olejem. No dzisiaj to jest akurat nie do przyjęcia, no wtedy nie znano niestety innych powodów, żeby można było leczyć daną chorobę. I oczywiście najbardziej taką znaną z epidemii jest właśnie czarna śmierć, do której właśnie chce się odnieść w związku z COVID-em. Epidemia ta szalała od XIV wieku sporadycznie właśnie do XX wieku. Zapewne gdzieś jej zalążki się znajdują też wielu historyków i badaczy, głównie archeologów. Przypuszcza, że mogą być jeszcze jakieś jej elementy w Azji. Oczywiście oby nigdy ona już u nas nie pojawiła. I właśnie prosiłabym o następny slajd. Właśnie czarna śmierć, mors nigra, pestis, pestilentia, po staropolsku mól lub morowe powietrze, była straszliwym zabójcą i spowodowała zgładzenie prawie połowy średniowiecznej populacji Europy. Uważana za karę boską, największe zło ówczesnego świata, praktycznie w 99% była niewyleczalna. Pojawiła się być może w Rosji, na terenach Mongolii. Pewne jest jednak to, że była po prostu do nas prowadzona przez hordę tatarską. Czynnikiem, jaki przyczynił się do jej rozwoju, była przede wszystkim spora migracja ówczesnych ludzi, a także kupców, którzy rozwozili swój towar po różnych terenach ówczesnego Morza Śródziemnego. Oczywiście mając na myśli dżumę czy inne choroby zakaźne, trzeba powiedzieć, kto najbardziej był skłonny do zachorowania. No to przede wszystkim były dzieci, które po prostu no za bardzo się nimi w tamtych czasach nie opiekowano. Często były też to kobiety, na przykład kobiety też w ciąży, osoby ubogie czy przewlekle chorujące. Tak wiadomo, przy każdej epidemii bywa. I tylko właśnie wrodzona odporność lub przebycie powiedzmy tej konkretnej choroby mogło dać gwarancję na jej przeżycie. I oczywiście u jednych się pojawiła, przychodziła na przykład w sposób bardzo łagodny, gdzie na przykład u innych osób mogła przejść w sposób bardzo ciężki, po prostu po jednym lub po dwóch dniach, nawet już dojść do śmierci. I właśnie z nią związane jest jedno z ważniejszych dzieł literackich czasów XIV-wiecznych właśnie w Włoszech, kiedy to Decameron Boccaccia spowodował, że właśnie w nim był opisany sposób ówczesnej medycyny. Proszę o następny slajd. I właśnie to tam jest powiedziane, że ludzie gromadzili się w swoich domach, gdzie tutaj już można powiedzieć, są początki takiej kwarantanny, gdzie żyli odcięci od świata całego. Jadali letkie potrawy, pili pościągliwie wyborne wina, chuciom cielesnym nie folgując, czas swój na muzyce i innych dostępnych przyjemnościach trawili, a o śmierci słyszeć nie chcieli. Czy tak jak jest dzisiaj, po prostu ludzie się zamykali na jakiś czas i to właśnie z włoskiego słowa pochodzi właśnie kwarantanna, gdzie kiedyś trwa ona około 40 dni, nie tak jak dzisiaj zaledwie 14. Ludzie czyli pomieszczenia, byli już bardziej świadomi, może nie tyle zarazków, ale co może powodować, żeby właśnie powstrzymać daną epidemię. Niejednokrotnie samotnie mieszkali, zaopatrywali się w pewne środki mające leczyć właśnie choroby, oczyszczali domostwa dzięki ziołom, na przykład smarowali się też rtęcią, przykładano kompres, upuszczali krew, która być może była skuteczna na wszystkie dolegliwości. Oczywiście medyków brakowało, tak jak jest przecież dzisiaj, lekarzy jednak jest zbyt mało, a chorych niestety przybywa, więc wypłacano wtedy chętnym cyrulikom ogromne sumy w zamian za właśnie pomoc chorym. Oczywiście też takie osoby często dopatrywały tych chorych, wspomagali rodziny zakażonych, jednak żniwo czumy było widoczne jeszcze przez następne stulecia, pochłaniając miliony istnień. No i właśnie ciekawostką jest też to, że czarna śmierć, za czarną śmierć odpowiadała taka sama bakteria, która spustoszyła na przykład ludzkość za czasów panowania Justyniana. Proszę o następny slajd. Właśnie taką z ostatnich z tych epidemii, takich porównujących, jest według moim zdaniem właśnie ospa prawdziwa, która dziesiątkowała ludzkość, a od 1980 roku uważana jest już za chorobę zwalczoną właśnie dzięki obecnym szczepieniom. Ospa prawdziwa, wariola nigra, przez lata, przez wieki była wyjątkowo niebezpieczną i odznaczającą się wysoką śmiertelnością wirusową choroba zakaźna. Oczywiście uważana za największą plagę w dziejach ludzkości i dopiero możliwość powstawienia
pojawienia się szczepień, gdzie pionierem w tym była Lady Mary Worthy Montagu w XVII wieku, która jako pierwsza zastosowała pierwowzór szczepień, czyli wariolizację w Europie Zachodniej. Oczywiście sama się poddała temu szczepieniu i jej najbliższa rodzina. I to właśnie dzięki niej kontynuowano później to przedsięwzięcie, niosące jednak i tak za sobą pewne powikłania, ponieważ jak wiemy, szczepienia dzisiaj nie są do końca pewnikiem, że daną chorobę po prostu nie przebędzie, ponieważ też spowodowane jest to tym, że czasami są z nią związane różne innego rodzaju dolegliwości. Teraz proszę o następny slajd. Jak w takim razie należałoby wysunąć wnioski podsumujące wybrane epidemie? Jeszcze ciekawostką jest to, że nawet w dzisiejszych czasach wielu ludzi właśnie wśród świata katolickiego też wyznaje, że warto modlić się do wybranych patronów czasów zarazy. Dzisiaj jest bardzo modny na przykład Święty Roch, którego na przykład jeden z kościołów znajduje się na przykład w Dobrzeniu Wielkim. Proszę o następny slajd. No i tutaj takie zestawienie właśnie, jak dawniej radzono sobie z epidemiami. Tak jak wspomniałam, w średniowieczu na przykład uciekano z dala od zarażonego miasta, tak jak jest to też na przykład dzisiaj. Były kwarantanny przypadające na okres 40 dni. No dzisiaj właśnie jest to tylko 14. Być może ta kwarantanna powinna być wydłużona, żeby faktycznie ta możliwość zarażenia była znacznie niższa. Liczymy pomieszczenia, dieta na przykład w Polsce im oczywiście znacznie lepiej niż we Włoszech, w Grecji czy w Hiszpanii. Być może z tym powodowane jest, że u nas jest mniej zachorowań. Zażywano różnego rodzaju soki, myli ręce octem, tak jak na przykład dzisiaj płynem dezynfekującym, czyli to jest wynalazek już czasów nowożytnych. No oczywiście dość prymitywne lekarstwa, grzebanie w szybki sposób zmarłych, przebywanie na świeżym powietrzu, flebotomia, modlitwa i pokuta. No i właśnie teraz to porównam, jak to wygląda w przypadku COVID-u. Proszę o następny slajd. No i jak wiemy, COVID-19 jest to pandemia zakaźnej choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Wiadomo jest, że pojawiła się mniej więcej 17 listopada w mieście Wuhan. 11 marca została uznana już za pandemię. Czy tak jest? No może nie do końca, ponieważ patrząc na to, jak później też dam zestawienie ogólnie epidemii w świecie jakieś pojawiły, no ta ilość zgonów, jaka jest obecnie, nie do końca można by ją uznać za pandemię, ale dobrze. Następnie choroba jest często właśnie bezobjawowa lub o łagodnych objawach. Tylko kilkanaście procent ludzi, które na nią zachoruje, jest uważanych, że ma stan ciężki lub krytyczny. No i tak jak było zawsze, najczęściej to osoby starsze, na nią zapadają chorzy, na przykład na cukrzycę, nadciśnienie, raka i choroby układu oddechowego. Proszę o następny slajd. Tak, tylko chciałabym poinformować, że już minęło 12 minut. Bardzo proszę o podsumowanie już, dobrze? Proszę o podsumowanie. Przyłączam dalej. Tak. No i tak jak to wszyscy oczywiście wiemy, jak wygląda dziś zapobieganie, same zakażenie, objawy, ale takie właśnie podsumowanie. Oczywiście wiemy, że koronawirus, tak jak każda epidemia, no w końcu zniknie, jednak ten przypadek powoduje, że będziemy jednak zmuszeni właśnie przebywać z tą chorobą może na długie lata, nie wiadomo czy na stałe, czyli powinniśmy się po prostu z nią nauczyć żyć. W tej sytuacji najkorzystniej właśnie by było, żeby zakazić się tym rodzajem koronawirusa, aby może nabyć naturalną odporność. I właśnie tak jak wspomniałam, ludność Polski jest być może odporna, ponieważ u nas jest całkowicie inna dieta, ludzie też jakby się bardziej szanują, prowadzą troszkę lepszy tryb życia. No niestety wszystkiego tego nie da się uniknąć, jakieś ofiary zawsze będą, niestety to nie jest uniknione. W gruncie rzeczy przede wszystkim powinno być tak, że powinna być odpowiednia pomoc medyczna i ilość chorych nie powinna przekroczyć ilość łóżek w szpitalach, tak zwanych jednoimiennych, czyli przeznaczonych dla osób właśnie z dodatnim wynikiem testu COVID. I tym sposobem będziemy musieli oczywiście w miarę sensownie z tą epidemią żyć i miejmy nadzieję tylko, że w przyszłości nie będzie już po prostu takich rodzajów pandemii, jak były w historii, żeby po prostu nasza ludzkość nie wyginęła. Ostatni slajd, tylko chciałam pokazać, jak mniej więcej ta liczba zgonów właśnie się ma do tego, jak było w historii, a jak jest dzisiaj. To tylko takie ogólnie podsumowanie. Więc miejmy nadzieję, że ta ilość się nie powiększy, COVID kiedyś zniknie i będziemy mogli wrócić do normalnego życia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za bardzo ciekawy referat. I ja już kończę. Już nie widać mojego ekranu, tak? Nie, teraz.
Dobrze, i chciałabym zapytać, czy jest wśród nas pani Martyna Pustoszkin? Nie ma? Jeśli pani Martyny nie ma, to w takim razie przekazuję słowo do pana Wiktora Samka z referatem pod tytułem Czy koronawirus pokona liberalizm? Wpływ pandemii COVID-19 na porządek liberalny w skali globalnej oraz lokalnej. Bardzo proszę. Dobrze. Czy mnie słychać? Tylko chciałbym wiedzieć, tak, czy wszystko działa. Dobra, to ja sobie jeszcze włączę czas, żebym go za bardzo nie przekroczył. Dobra, więc dzień dobry Państwu. Tak jak już nasza pani prowadząca wspomniała, ja nazywam się Wiktor Samek i postaram się dzisiaj opowiedzieć Państwu trochę o jednym z aspektów, który w mojej opinii jest bardzo podatny na pewne wpływy, które wynikają z obecnego kryzysu i z obecnej sytuacji. Zacznijmy może od tego, że rzeczywiście wszyscy się chyba zgodzimy i to chyba stoi też za samym celem tej konferencji, że obecna sytuacja i pandemia koronawirusa w dużym stopniu zmieniła nasze podejście do świata, do tego, w jaki sposób na niego patrzymy. I stała się też w pewien sposób okazją do tego, żeby przyjrzeć się naszemu życiu społecznemu, naszemu światu społecznemu, który nas otacza i zastanowić się nad elementami, które go tworzą. I jest to pewien rodzaj refleksji, który można podejmować z bardzo wielu stanowisk. Też sami jesteśmy tego świadkami dzisiaj na tej konferencji, że jesteśmy w stanie mówić o tym z pozycji kultury, zdrowia, bardziej nauk społecznych, politycznych. Ja postaram się powiedzieć trochę o tym z perspektywy liberalizmu, wychodząc z założenia, że jest to pewien fundament, który przenika wszystkie te sfery w naszym świecie zachodnim. I zaczynając od tego, żeby trochę uszeregować tą całą moją wypowiedź, zacznijmy może od tego, co rozumiem pod pojęciem liberalizmu. Będzie to bardzo krótka i oczywiście niedokładna definicja, ale od czegoś musimy wyjść. Więc jako liberalizm zakładam pewien sposób myślenia o społeczeństwie, o świecie, który wynika z poszanowania wartości ludzkiej, z przyznania każdej jednostce wolności oraz równości, z tolerancji, i której pewną emanacją polityczną jest system demokracji liberalnej, z którym mamy do czynienia głównie w krajach zachodnich. I teraz to, co jest bardzo istotne, to, że również sam liberalizm ma dwie sfery swojego oddziaływania, sferę lokalną oraz sferę globalną. Cały proces globalizacji w gruncie rzeczy jest pewnym urzeczywistnieniem bardzo poważnych idei liberalnych i również pod sztandarem liberalnym, niektórzy mówią, że neoliberalnym, sam proces globalizacji się odbywał. W przypadku obecnej pandemii mieliśmy do czynienia ze znaczącym przyspieszeniem wielu trendów i dotykało to również liberalizmu. Więc chciałbym się zastanowić nad tym, jaka jest obecna sytuacja liberalizmu, w jaki sposób można sobie poradzić z pandemią, oraz czy jest dla niego miejsce w tej nowej normalności, która nastanie po poradzeniu sobie z kryzysem. I zacznę może od tego, że rzeczywiście liberalizm od dłuższego czasu znajduje się w dość poważnym kryzysie i potrzebuje pewnej redefinicji. I znajduje się on pod presją zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Jeśli chodzi o presję zewnętrzną, od której zacznę, głównie dotyczy to innych reżimów, często niedemokratycznych, autorytarnych. I w przypadku obecnej pandemii bardzo dobrze widać to było na przykładzie reżimu chińskiego. Chiny od samego początku wystąpiły z punktu pewnego rywala świata liberalnego, świata demokratycznego i przedstawiały się jako ten bardziej sprawny, bardziej gracz, który jest w stanie lepiej poradzić sobie z kryzysem i szybciej opanować sytuację. Jeśli spojrzymy rzeczywiście na to, co działo się szczególnie w początkowej fazie pandemii, to jesteśmy w stanie stwierdzić, że dużo z tych zapewnień rzeczywiście miało rację bytu i miało uzasadnienie. Jeśli spojrzymy na to, co działo się w Chinach na przykład w marcu czy w kwietniu i co w tym samym czasie działo się we Włoszech, czy co działo się w Stanach Zjednoczonych i co obecnie dzieje się w tym kraju, to zauważymy, że rzeczywiście można wysnuć taki na chłopski rozum, taki wniosek, że rzeczywiście państwa autorytarne, państwa niedemokratyczne są w stanie szybciej i sprawniej radzić sobie z kryzysami podobnymi do tych, z którymi mierzymy się obecnie, głównie poprzez wprowadzanie takich działań, na przykład dotyczących lockdownu, które w krajach demokratycznych byłby nie do przyjęcia ze względu na zbyt dalekie ograniczenie praw obywatelskich. Więc jak to wygląda w rzeczywistości? Jak już mówiłem, jest w tym dużo racji i wielu publicystów, również w świecie zachodnim, pisało dużo o tym, wychwalało model chiński, jeśli chodzi o jego skuteczność w walce z pandemią. Jednak jak w każdym takim dość szybko wysuniętym wniosku, jest tutaj pewien haczyk. Jeśli wnikniemy głębiej w specyfikę
kryzysu, z którym obecnie się mierzymy, to zobaczymy, że jego korzenie również sięgają bardzo głęboko samej struktury i charakteru autorytaryzmu. Autorytaryzmy nigdy nie budują zaufania i mieliśmy do czynienia z tym przy wielu wypadkach. Jednym z bardziej popularnych ostatnio był na przykład Czarnobyl, który dość jasno to pokazał, na przykładzie serialu, który ostatnio się ukazał na HBO, ale obecna sytuacja pokazała to w sposób bardzo dobitny, jeszcze bardziej brutalny, ponieważ była to po prostu rzeczywistość, w której żyjemy. I okazało się, że system chiński, bardzo zbiurokratyzowany, w którym struktury partyjne, publiczne bardzo często się dublują, uzupełniają, które stawia na promocję partyjną, przedstawia sobą bardzo wiele bonusów, ale też posiada ogromne wady, które spowodowały to, że pandemia była w stanie w sposób niekontrolowany i szybki rozprzestrzenić się z Chin na obszar niemalże całego świata. Co wynikało głównie z tego, że w wyniku braku zaufania zarówno między władzą, jak i obywatelami, jak i między różnymi władzami konkretnych szczebli, nie było swobodnego przebiegu informacji. To spowodowało, że po prostu początkowe doniesienia o ewentualnym zagrożeniu były przez władze chińskie całkowicie negowane oraz nie brano ich na poważnie i nie wdrożono w odpowiednim czasie środków, które mogłyby potencjalnie zapobiec rozprzestrzenieniu się choroby w tak zawrotnym tempie na tak duży obszar świata. Dodatkowo jest jeszcze bardzo jedna istotna rzecz, ponieważ systemy polityczne, tak jak one działają, to jest jedna rzecz, ale w mojej opinii rozmawianie o systemach politycznych, o różnych ideologiach, w oderwaniu od ich środowiska społecznego, od tego, kogo one dotyczą, nigdy nie pozwala na spojrzenie, na ujęcie pełnej głębi tematu. Jeśli spojrzymy na społeczeństwa zachodnie, na dzisiejsze społeczeństwa liberalne, zobaczymy, że nawet te obostrzenia, które były wprowadzane przez reżimy demokratyczne w Europie, w Stanach Zjednoczonych, spotkały się z ogromną debatą publiczną na temat tego, jak daleko możemy poświęcić swoje prawa obywatelskie, żeby poradzić sobie z kryzysem, czy rząd nie sięga za daleko itd., itd. Myślę, że każdy z nas był świadomy tej dyskusji, która często przybrała wręcz groteskowe formy, na przykład w Polsce czy w Stanach Zjednoczonych, kiedy mamy dużo głosów, które uważają, że noszenie maski na ulicy jest już ograniczeniem praw i wolności obywatela. Ale rzeczywiście, biorąc pod uwagę te czynniki, należy stwierdzić, że społeczeństwa zachodnie raczej nie są przygotowane na sprawność systemu, która jest poniesiona kosztem swobód obywatelskich. I że ten duch liberalizmu, to powietrze liberalizmu, którym oddychamy w mojej opinii w całym świecie zachodnim, mimo tego, że od dawna jest może za stałe i od dawna mierzy się z pewnymi problemami i narzekamy na nie od paru dobrych lat, jak nie dekad, dalej jest pewnym spoiwem, które ostatecznie świadczy o naszym charakterze. Ma to bardzo ciekawy wydźwięk, jeśli chodzi o kwestię informacji. Chiny od początku na przykład próbowały przedstawiać się jako kraj niosący pomoc innym, jako kraj, który jednocześnie stosowali takie metody propagandowe, które mogłyby rozsadzić pewne wartości, pewną spójność, na przykład wewnątrz europejską, wewnątrz ogólnie pojętego świata zachodniego. Jednak okazało się, że świat zachodni w dość dobry sposób po tym początkowym okresie fascynacji modelem chińskim i jego sprawnością w radzeniu sobie z pandemią, był w stanie wykazać pewne nieprawidłowości, które też znalazły pewien oddźwięk w społeczeństwie. Więc dzisiaj społeczeństwo zachodnie jest poinformowane o tym, co tak naprawdę dzieje się w systemach autorytarnych, jak i z jakimi konsekwencjami wiąże się system autorytarny, w którym w ten sposób handlujemy naszymi prawami i wolnościami na rzecz skuteczności. I w mojej opinii dzisiaj, o ile trend znacząco się nie odwróci, świat liberalny dalej pozostaje na swoich stanowiskach, raczej nie przybliża się ku autorytaryzmowi, raczej nie migruje w tym kierunku. I tu dochodzimy do bardzo ciekawego aspektu, to znaczy do tego, co mówiłem odnośnie zagrożeń wewnętrznych. Przy czym te zagrożenia wewnętrzne to jest oczywiście taki termin, który należy traktować, brać dość duży cudzysłów. I tak na przykład od dłuższego czasu mamy do czynienia w Europie szczególnie, ale też w Stanach Zjednoczonych, z dość dużymi odchyłami w świecie liberalnym, zarówno w lewą, jak i prawą stronę, trochę często mają charakter populistyczny. I również w przypadku pandemii pojawiło się wiele recept na temat tego, w jaki sposób można zmienić porządek liberalny. Na przykład Slavoj Žižek, jeden z bardziej znaczących umysłów na lewicy, popełnił taką książkę, jeszcze w trakcie chyba trwania pandemii nawet, w której mówił o tym, że nie ma powrotu do status quo i to, co nas czeka w przyszłości, po prostu może być albo pewnym brutalizmem, tym całkowitym zbrutalizowaniem życia społecznego, albo może to być, jak on to ujął, nowy komunizm. Przy czym oczywiście pojęcie to jest dość można do niego dość krytycznie podchodzić i wzbudza pewne emocje, jak sam Žižek,
Ale jeśli przyjrzymy się temu, co Zizek mówi, w gruncie rzeczy chodzi mu o bardziej wysunięty na pozycję społeczny liberalizm. Liberalizm, który z większą świadomością podchodzi do tematów społecznych, do tego, w jaki sposób kształtuje się nasze społeczeństwo. Jeśli spojrzymy na prawą stronę naszej sceny politycznej w świecie zachodnim, widzimy dokładnie takie same trendy, które mają na celu w pewien sposób przesunięcie porządku liberalnego w określoną stronę. I tak na przykład w przypadku obecnej sytuacji mieliśmy wspomniany już przeze mnie bardzo duży nacisk kładziony na wolności obywatelskie, na to, żebyśmy rzeczywiście nie poświęcali zbyt dużo naszych swobód obywatelskich, albo żebyśmy chociaż patrzyli, na co je wymieniamy. I te dwa trendy to jest coś, co nie tyle jest zagrożeniem dla świata liberalnego, ale co po odpowiednim ukierunkowaniu może wpłynąć na jego redefinicję w dobrym kierunku. I do tego zaraz dojdę, ponieważ to jest część tego, o czym chciałbym powiedzieć na sam koniec, ale przesuwa się to również i ma swój wydźwięk w świecie globalnym. Powiem o tym dosłownie w paru słowach, bo widzę, że trochę czas mnie goni, ale rzeczywiście liberalizm jest też, jak już powiedziałem, ogromnym graczem na arenie globalnej i rywalizuje z różnymi systemami o pewien sposób układania relacji międzynarodowych, o integrację międzynarodową. I na początku pandemii również mieliśmy pewien znaczący zwrot w tym temacie. Mieliśmy do czynienia z wieloma opiniami, które przywiastowały już całkowity kres idei integracji międzynarodowej, współpracy międzynarodowej. Okazało się, że rzeczywiście w chwili zagrożenia każde z tych państw zamyka się w swoich granicach i w gruncie rzeczy nie przejmuje się tym, co dzieje się u sąsiada. Ale spójrzmy na to z perspektywy, spójrzmy na to, gdzie jesteśmy dzisiaj. Widzimy, że Unia Europejska przeprowadza jeden z najbardziej znaczących, ukrytych manewrów integracyjnych, jakie można sobie wyobrazić na przestrzeni ostatnich paru dziesięciu, może parunastu lat, jeśli chodzi o uwspólnotowienie długu publicznego. Mamy do czynienia z ogromną rolą WHO, która mimo torpedowania jej przez na przykład Donalda Trumpa, przy czym on trochę wymyka się wszelkim klasyfikacjom, może odegrać bardzo istotną rolę w kolejnych miesiącach, może latach, kiedy będziemy musieli podejść do tematu dystrybucji szczepionki na COVID-19, opracowania w ogóle sensownych planów, co już się dzieje. Te plany już są koordynowane przez wiele państw, które współpracują w tym temacie. Więc podsumowując, przechodząc już do wniosków, może się okazać, że współpraca międzynarodowa, integracja nie jest domeną przeszłości, ale jest jedyną drogą, która zapewni nam stabilną przyszłość. I to samo tyczy się samego liberalizmu w skali lokalnej. Widzimy dzisiaj, że duża debata, która rozgrywa się na samym łonie porządku liberalnego świata zachodniego, może pomóc nam w przygotowaniu nowych recept, nowych rozwiązań, które nie byłyby możliwe do wdrożenia w świecie normalności, a dzisiaj są po prostu leżą przed nami do dyspozycji i dysponujemy ogromnym wachlarzem możliwości, które możemy wdrożyć, ogromnym wachlarzem idei, które możemy przemyśleć, które mogą okazać się niezbędne ku temu, żeby poradzić sobie z kolejnymi kryzysami, które już są na horyzoncie. Przypominam, że w najbliższych dekadach będziemy musieli zmierzyć się z problemami takimi jak katastrofa ekologiczna, kryzys demograficzny. To są problemy, które już u nas są i są bliżej niż dalej naszej dekady, więc obecnie jesteśmy zmuszeni do tego, żeby wypracować takie rozwiązania, które nie tylko pozwolą nam wyjść z obecnego kryzysu, ale też przygotować na następne. I uważam, że liberalizm dalej posiada ogromne predyspozycje do tego, żeby stać się dla nas punktem wyjścia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za bardzo ciekawy temat. I widzę, że tutaj my mamy jeszcze jednego prelegenta i on właśnie dołącza do nas w tej chwili. Czekamy kilka chwil. Przypominam, że możecie pisać swoje pytania na czacie i w końcu będziemy omawiać te pytania. To przepraszam za przerwę, po prostu u nas został tylko jeden prelegent i niestety w tej chwili on nie może do nas dołączyć. Czy mnie słychać Państwo? Przepraszam. Tak, tak. Dobrze. To w takim razie poczekamy do jedną chwilę.
Albo możemy, jeśli niestety teraz ostatni prelegent nie będzie mógł dołączyć, to od razu przejdziemy do pytań, żeby nie przedłużać. Uważam, żeby nie marnować czasu na oczekiwanie, możemy przejść do pytań. Tutaj właśnie widzę na czacie, że jest jedno pytanie do pani Agnieszki Banaś. I moim zdaniem, jeśli pani Agnieszka zgodzi się, pani może teraz odpowiedzieć to pytanie. I jeśli później prelegent do nas dołączy, to po prostu on później wygłosi swój referat. Pani Agnieszka, czy pani mogłaby teraz odpowiedzieć na pytanie? Jestem, tak. Tak, ogólnie mówiąc na temat ogólnie zaraz i jakie one miały właśnie skutki, no to jak wspomniałam, zaraz wielokrotnie właśnie wpływały na los świata. I to właśnie w przypadku na przykład Antoninów, to w tym momencie, mimo że plaga pojawiła się o 300 lat wcześniej, to jednak zniweczyła na swój sposób szczyt potęgi ówczesnego Rzymu, zdziesiątkowała właśnie samą stolicę cesarstwa i chociaż bezpośrednio nie wpłynęła na sam upadek, który właśnie, jak wiemy z historii, był w V wieku, to jednak chyliła ku upadkowi samą stolicę. Najazdy też oczywiście barbarzyńców przez osłabienie wojsk, ponieważ też wtedy bardzo dużo ludzi ginęło, więc też jakby nie mieli możliwości po prostu walki. Do tego śmierć jednego z cesarzy, też Marka Aureliusza, i właśnie to wszystko jakby wpłynęło na rychły koniec za właśnie czasów zarazy Antoniów na sam Rzym. Z kolei ogólnie to wiadomo, no, były skutki właśnie nie tylko polityczne, gospodarcze, społeczne czy kulturowe. I właśnie w przypadku na przykład plagi Justyniana, na przykład sam cesarz Justynian chciał zjednoczyć cesarstwo zachodnie, jednak to mu się nie udało, ponieważ epidemia pokrzyżowała mu plany i właśnie cesarstwo zachodnie zostało odbudowane w swoich właśnie dawnych granicach. Z kolei na przykład w przypadku czarnej śmierci, no to oczywiście był przede wszystkim upadek miast, śmierć wielu ważnych osobistości, o czym też sam Boccaccio w Decameronie wspominał. Oczywiście były dalsze najazdy, zacieranie tych granic różnych państw, też właśnie upadł handel, a co właśnie też szło z polityką właśnie danego kraju, bo jak nie było handlu, nie było gospodarki, ogólnie nie było społeczeństwa, no to nie mieli tak naprawdę z kim wtedy funkcjonować. Tak samo właśnie przy samej ospie, na przykład Hiszpanie nie podbili ówczesnych tam cywilizacji, ponieważ zbyt dużo wojsk na przykład też, tak jak wspomniałam, wymarło. No i właśnie takie ogólnie można powiedzieć, że przede wszystkim każda z epidemii spowodowała, że było wyludnienie ogromne terenów. Zostawało bardzo mało ludności, bo tak jak wspomniałam, właśnie wiele osób uciekało poza tereny danego miasta, właśnie do swoich posiadłości. Oprócz tego właśnie liczne najazdy, zmiany tych granic i też prześladowania. To jest też właśnie poniekąd aspekt polityczny dzisiaj też dosyć na takim ważkim gruncie, ponieważ na przykład prześladowano w tamtym czasie Żydów, na przykład we Francji czy Włoszech. No a to też właśnie ma takie powiązanie do polityki. No, ogólnie uważam, że każda z tych zaraz na jakiś sposób wpłynęła na losy świata, no bo jednak gdyby nie to, że zginęli różni ludzie, może dzisiaj troszeczkę inaczej wyglądałby, nie wiem, rozwój medycyny, może rozwój technologii, bo jednak każda z osób mogła mieć jakieś pomysły na przykład na medycynę, na jakieś właśnie inne kategorie życia. I być może gdyby nie ich śmierć, może dzisiaj troszeczkę inaczej by cały świat funkcjonował. No ale właśnie polityka sprawiła, że przez wiele, wiele wieków te granice były przede wszystkim właśnie trochę pozmieniane, też po prostu musiały odbyć różne wojny, ludzie musieli ze sobą walczyć, żeby właśnie na nowo powrócić do tych dawnych terenów, na przykład na których oni funkcjonowali. Nie wiem, czy to tak w skrócie miało być właśnie chyba przedstawione, mi się wydaje. No ale no, uważam, że no, przede wszystkim właśnie te granice, ta śmierć tych ludności, no właśnie miała też właśnie wpływ na kulturę, też tą literaturę, też wiele autorów poumierało, którzy po prostu mogli się rozwinąć i gdzieś tam po prostu zabłysnąć na kartach naszej historii. No ogólnie właśnie ta polityka wewnętrzna, to tak jak jest w pytaniu, no to najczęściej ona się rozgrywała na danym po prostu terenie i dotyczyła głównie właśnie jakichś tam spraw typowo politycznych między na przykład cesarzem, a wojskiem, albo na przykład ogólnie społecznością wtedy panującą. Zewnętrzna to właśnie z tymi terenami, czy ekspansja terytorialna, to właśnie to zacieranie się granic i różne właśnie walki pomiędzy ówczesnymi krajami. No i właśnie sam tym Imperium Romanum, jak wspomniałam, może gdyby nie te zarazy, które jednak się przewijały w tamtym czasie, bo i też była zaraza w 65 roku za cesarza Nerona, która też w jakiś sposób się przyczyniała właśnie później oczywiście do zmian terytorialnych.
no mi się wydaje, że każda coś niestety ze sobą niesie i może gdyby tych zaraz nie było, to może troszkę inaczej byś wyglądał w tym świecie. Nie wiem, czy to jest wystarczające, tak ogólnie mówię. Bardzo dziękujemy za odpowiedź na pytanie, taką bardzo wyczerpującą. Jeśli pan Maciej, autor tego pytania, jeszcze ma jakieś dodatkowe pytanie, to bardzo proszę również napisać na czacie i później możemy do tego wrócić. Teraz widzę, że jeden z naszych prelegentów, na którego czekaliśmy, już jest z nami. To pan Józef Legierski. Bardzo proszę, z referatem pod tytułem Alternatywy metody organizacji życia teatralnego w dobie pandemii koronawirusa. Wybrane przykłady. Bardzo proszę. Halo, dzień dobry, czy mnie słychać dobrze? Bardzo źle słychać niestety. Dzień dobry Państwu, nazywam się Józef Józef, jestem studentem drugiego roku, drugiego stopnia wiedzy o teatrze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zostawię Państwu referat dotyczący alternatywnych modeli organizacji życia teatralnego w Polsce w trakcie pandemii koronawirusa. Bardzo ważne informacje wstępne. W marcu 2020 roku pojawiły się decyzje ministerialne. Przepraszam, nic nie słychać w tej chwili. A teraz mnie słychać? Jest OK? Teraz jest tak, tak. Dobrze. Czy mógłby pan trochę, tak, po prostu bardzo źle słychać. Jest bardzo dobrze, to jeszcze raz zacznę. Nazywam się Legierski Józef, jestem studentem drugiego stopnia wiedzy o teatrze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zostawię Państwu referat o alternatywnych modelach organizacji się teatralnego w Polsce po czasie epidemii koronawirusa. Zacznę od takich informacji wstępnych. W marcu 2020 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydało rozporządzenia dotyczące kwestii związanych z organizacją zarówno życia akademickiego, jak i życia kulturalnego w Polsce. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński podjął decyzję o przeniesieniu życia kulturalnego do sieci. Stąd pojawiła się nam seria projektów, które minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach ratowania sytuacji artystycznej w Polsce powziął. I teraz przedstawię Państwu pokrótce to, w jaki sposób funkcjonują te projekty, bo one nadal niestety funkcjonują ze względu na sytuację epidemiczną. Następnie przejdę do funkcjonowania tych projektów w poszczególnych instytucjach kultury. Takim jednym z pierwszych bardzo istotnych projektów, które się pojawiły, jest przede wszystkim projekt z Funduszy Promocji Kultury. Projekt z Funduszy Promocji Kultury to jest grant, który minister udzielił i rozdzielił na osoby, które pracują w sektorze kultury, po to, aby mogły w jakiś sposób normalnie funkcjonować w rzeczywistości także pandemii. Minister tutaj wystosował takie specjalne pismo do dyrektorów, jak i do przedstawicieli sektora NGO-sów zajmujących się kulturą, aby mogli oni korzystać właśnie z takiego grantu ministerialnego. Oczywiście cała procedura związana z grantowaniem tego projektu jest dosyć skomplikowana i długa, ponieważ z relacji znajomych artystów wiem, że nie każdy pomimo wieloletniego dorobku artystycznego mógł taki grant ministerialny uzyskać. Przedstawię Państwu na przykładzie kilku instytucji teatralnych w Polsce, jak wyglądała kwestia radzenia sobie z pandemią. Taką jedną z najlepszą jeden z najlepszych przykładów radzenia sobie z pandemią podaje nam Teatr Studio w Warszawie. Teatr Studio w Warszawie zorganizował cykl, organizował taki projekt pod tytułem Kwarantanna, który zakładał w małych przestrzeniach domowych, w których twórcy po prostu żyją na co dzień, organizację performansów i małych spektakli, form teatralnych. Wśród twórców, którzy tam wystawiali swoje dzieła online, między innymi jest Weronika Sztawińska, ostatnio laureatka Paszportu Polityki, Gosia Wdowik, Grzegorz Laszczyk czy Romuald Krężel. Inną z inicjatyw Teatru Studio jest Mastecki w domu, program Mariusza Masteckiego, który jest jednym z twórców Teatru Studio w Warszawie, który prezentował przegląd muzyki klasycznej co niedzielę o 12 w trakcie sezonu artystycznego. 28 kwietnia miała miejsce premiera książki Edwina Bendyka pod tytułem Przed apokalipsą, również online.
Teatr Nowy Proxima z kolei zorganizował cykl wydarzeń związanych z nie tylko promocją samych spektakli, ale również z promocją swoich widowisk wewnętrznych. Co ciekawe, Teatr Nowy Proxima w tym momencie zaangażował się też w działalność taką na rzecz aktorów, którzy są nieinstytucjonalni, bo Teatr Nowy Proxima jest teatrem nieinstytucjonalnym, dlatego też płacono po prostu drobne kwoty za korzystanie z spektakli udostępnianych online. Teatr Nowy w Warszawie z kolei zorganizował cykl projekcji spektakli, które były wcześniejszymi spektaklami, a ten spektakl jeden pojawił się na żywo. Wyjeżdżamy, słynny spektakl, niejednokrotnie nagradzany na festiwalach. Aktorzy grali wówczas do pustej widowni, to jest bardzo ciekawe, bo rejestracja miała miejsce na żywo i była streamingowana. Co do Teatru Nowego w Warszawie, te spektakle i pokazy były organizowane w ten sposób, że twórcy i twórczynie również później po spektaklach angażowali się w rozmowy online z widzami. Teatr Powszechny w Warszawie z kolei zorganizował cykl czytań performatywnych, księgi z Saint-Michel oraz projekcje teatralne dawnych spektakli archiwalnych. Tutaj jest też ciekawy aspekt organizacji prób, bo część teatrów nie zawiesiła prób, tylko organizowała je w formie zdalnej, więc wydaje mi się, że ta kwestia związana z organizacją życia teatralnego w Polsce także koronawirusa jest o tyle ciekawa, o ile jest ona bardzo płynnie organizowana przez samych dyrektorów. Mamy też serię odwołań dyrektorów przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego w trakcie tej pandemii, wykorzystując między innymi sytuację pandemiczną, ale to jest ogólna taka sytuacja instytucji teatralnych w Polsce. Natomiast też chciałem bardzo podkreślić kwestia związana z tekstem Katarzyny Niedurny, nadprodukcja, troska, wynagrodzenie, teatr w trakcie koronawirusa. Oczywiście ten teatr w trakcie koronawirusa miała dosyć trudną sytuację związaną z nadprodukcją dóbr kulturalnych, z troską, pozorną troską ministra oraz pozornym wynagrodzeniem. To wynagrodzenie jest minimalne, niszowe, ono osiąga niejednokrotnie średnią krajową, nawet tą najniższą, za propozycje teatralne, które aktorzy normalnie w jakiś sposób mogliby uzyskiwać. Więc tutaj bym tą troskę traktował, tak jak Katarzyna Niedurny, w sposób pozorny. Nadprodukcję dóbr, z którymi nie ma co zrobić, owszem, również. Mamy nadprodukcję dóbr kultury, z którymi nie jesteśmy w stanie nic później zrobić, ponieważ one są tylko na chwilę. No i oczywiście ta kwestia wynagrodzenia, która jest kwestią bardzo wątpliwą i minimalną. Także tak wygląda życie teatralne w Polsce. Wracamy z powrotem do teatrów w sferach zarówno zielonych, jak i żółtych. I oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego, także teatr został w jakimś stopniu zawieszony w trakcie koronawirusa. Niemniej jednak instytucje teatralne funkcjonowały w sposób zdalny. W porównaniu na przykład do Polski i do sytuacji w Niemczech, sytuacja teatru niemieckiego jest o wiele lepsza, ponieważ mają o wiele wyższe subwencje kultury z ministerstwa kierowane. To by było na tyle. Dziękuję bardzo za wysłanie mojego krótkiego referatu i przepraszam za problemy techniczne. Bardzo dziękujemy za referat, bardzo ciekawy temat. I w tej chwili, jeśli ktoś z prelegentów ma pytanie do innych prelegentów, bardzo proszę zadawać albo napisać na czacie, albo można powiedzieć po prostu, czy ktoś ma jakieś pytanie do innych prelegentów. Jeśli nikt nie ma, to ja chciałabym zadać bardzo krótkie pytanie. Mamy przed sobą bardzo dużo czasu. Z tego powodu, że też brakowało jednej z prelegentek i jeszcze mamy czas, dlatego chciałabym się odnieść do najpierw do pana Józefa, to ostatni referat. Czy pan Józef jeszcze jest z nami, tak? Mam nadzieję, tak. Mam takie pytanie, może trochę jakby od osoby, która tak naprawdę nie zna się na tych tematach, ale chciałabym zapytać, czy jak pan uważa, czy teatr online ma przyszłość? To znaczy wiadomo, że teatr zawsze musi być normalnie funkcjonować w normalnych warunkach, ale czy ma to przyszłość, żeby było coś takiego jak powstanie normalnego już po pandemii koronawirusa, działalności teatru
zdalnie online. Czy pan Józef jeszcze, mam nadzieję, że jest z nami, tak? Bo widzę, że jest. Jeśli pan Józefa nie ma, to no trudno, to ja zostawię to pytanie dla siebie i możemy ewentualnie przejść do już podsumowania panela. Pan Józef, nie ma pana. Dobrze. Czy słychać mnie dobrze, tak? Bo może ja mówię, to u mnie coś nie działa. Ja panią słyszę. Dobrze. To tak naprawdę też chciałabym się odnieść do referatu pana Wiktora. Bardzo mi się spodobała tematyka i chciałabym zapytać, pan dużo mówił o zachodzie USA. Czy mógłby pan wskazać, po prostu, bo ja chciałabym więcej dowiedzieć się na ten temat, właśnie różnice systemów. Oczywiście, że ja wiem, o co chodzi, czym się różnią te systemy, ale pana zdaniem, czym przede wszystkim różnią się systemy liberalne Zachodu i USA, który też niby jest liberalny. Czy mógłby pan odpowiedzieć na takie ogólne i proste pytanie, ale jestem bardzo ciekawa, co pan uważa na ten temat. To jest bardzo ciekawe pytanie i rzeczywiście też fajnie się wpisuje w obecny kontekst rzeczywiście, bo jeśli spojrzymy na to, w jaki sposób w teorii te same systemy, prawda, demokracji liberalnej na Zachodzie, czyli w Europie i na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, reagowały na sytuację kryzysową wywołaną koronawirusem, to zauważymy dość wyraźne różnice w tym podejściu i w samych pewnych uwarunkowaniach wewnętrznych tych państw, co też pani fajnie zauważyła tutaj. Wydaje mi się, że też na początku trzeba powiedzieć, że specyfiką Stanów Zjednoczonych jest to, że to jest jednak państwo federalne i to, w jaki sposób też Stany Zjednoczone radziły sobie z kryzysem. Przepraszam, że tak wpisuję w ten obszar cały czas pandemiczny, ale jakoś wydaje mi się to bardzo ciekawe. Też to właśnie... Bardzo dobrze właśnie... Tego oczekiwałam, tak, dziękuję. Więc to jest też bardzo ciekawe, rzeczywiście interesujące, bo to warunkowało bardzo dużo działań, które były, charakter działań, które były podejmowane w Stanach Zjednoczonych. Trzeba też wziąć pod uwagę, że demokracja liberalna, jak już mówiłem, przeżywa kryzys od pewnego czasu. Złośliwi by mogli powiedzieć, że od chwili, kiedy powstała, jest w permanentnym kryzysie, ale jakoś sobie radzi. I mam do czynienia zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Jednak w Stanach Zjednoczonych, przez to, że rzeczywiście dużo decyzji Donalda Trumpa jako zwierzchnika całej egzekutywy federalnej było dość kontrowersyjnych, można to tak nazwać, i w wielu momentach trzeba jasno powiedzieć, że Donald Trump, jego reakcje były zdecydowanie zbyt późne w stosunku do kryzysu, z jakim się mierzymy, to tutaj właśnie system federalny okazał się zbawienny dla Stanów Zjednoczonych w wielu aspektach. On też prowadził do wielu wypaczeń. Na przykład głośne były na początku pandemii również pewne doniesienia o tym, że na przykład gubernatorzy poszczególnych stanów musieli rywalizować ze sobą o dostęp do sprzętu medycznego i tak dalej. Ale odnosząc to trochę do mojego wystąpienia, to też pokazuje, że my mamy taki właśnie mit tego państwa centralnego, państwa jednolitego, który cudownie radzi sobie z kryzysem, i Stany Zjednoczone, to co w bardzo dużym stopniu też odróżnia je od państw europejskich, Europy Zachodniej, to jest właśnie ten federalizm, który w Stanach Zjednoczonych w przypadku pandemii okazał się niezwykle interesującym zjawiskiem, powodującym bardzo dużo wypaczeń, ale też pozwalającym w o wiele lepszym sposób poradzić sobie często z pewnymi wyzwaniami. My nawet dzisiaj w Europie, w Polsce widzimy pewne takie zapędy do regionalizacji pandemii. Widzimy wprowadzanie podziałów na regiony bardziej dotknięte zakażeniem, mniej dotknięte zakażeniem, więc widzimy, że to bardziej regionalne podejście do radzenia sobie z kryzysem jest mimo wszystko dość skuteczne i w tą stronę w dużym stopniu idziemy. I to jest właśnie ta chyba najbardziej charakterystyczna rzecz, która wyróżnia Stany Zjednoczone już na samym poziomie ustroju, chociaż oczywiście to nie jest, nie tylko Stany Zjednoczone są państwem federalnym, ale tamten federalizm jest bardzo złożonym i ciekawym zjawiskiem. Ale też oczywiście można powiedzieć o tych wspólnych problemach. Też nie chciałbym się rozgadać. Jeśli będę za długo mówił, to prosiłbym panią, żeby mi przerywać po prostu bezczelnie, bo mam tendencję do tego, żeby trochę zbyt dużo tutaj nawijać. Nie, spokojnie, mamy dużo czasu, dlatego... Więc nie chciałbym też niczego przynudzić, schodząc trochę w niepotrzebne... Nie, bardzo ciekawie pan opowiada. I to, co jest bardzo ciekawe, pani mi pytała o różnicę, ale właśnie mi się tutaj nasuwa to podobieństwo, które sprawia, że
ten moment, w którym się znajdujemy, jest tak bardzo interesujący dla liberalizmu, dla demokracji liberalnej. To jest właśnie to, że na czele w sumie lidera świata liberalnego, czyli Stanów Zjednoczonych, mamy człowieka i administrację, która w dużej mierze liberalna nie jest. I w dużej mierze odnosi to też do Europy, w której mamy do czynienia z wieloma prądami, które w pewien sposób współistnieją w tym świecie europejskim. I również mamy tu wiele sił, które już mówiłem, kontestują ten porządek liberalny. Jednak rzeczywiście Stany Zjednoczone są o tyle niezwykłym miejscem, że tam ten liberalizm przyjął taką bardzo libertariańską, czasem neoliberalną formę. I to widzimy bardzo, no, w żadnym innym kraju nie było chyba tak dużych dyskusji na temat ograniczeń praw obywatelskich związanych ze wprowadzeniem pewnego, czy to de facto, czy de jure stanu nadzwyczajnego, bo tak to trzeba nazywać obecną sytuację. I rzeczywiście Stany Zjednoczone są po prostu takim ciekawym zbiorem, jeśli chodzi o samo patrzenie na państwo przez pryzmat społeczeństwa, które jest rzeczywiście bardzo wyczulone od zawsze na swoją pulę praw obywatelskich, których bardzo pilnie strzeże, których bardzo niechętnie się pozbywa. W Europie widzimy jednak, że te społeczeństwa trochę łatwiej poradziły sobie jednak z perspektywą oddania dużej części swojej prywatności w ręce władzy. W sytuacji, kiedy na przykład we Włoszech była już bardzo dramatyczna sytuacja, widzieliśmy, że zniknęły w sumie jakieś głębsze dyskusje na temat tego, czy lockdown jest potrzebny, czy nie jest potrzebny, czy to ingeruje w nasze prawa obywatelskie, czy nie. Po prostu w dużej mierze opinia publiczna podporządkowała się temu, że taką konieczność w sumie sprawia sytuacja, więc może już kończąc, żeby rzeczywiście nie zmonopolizować tego czasu na pytania, powiem, że dla mnie najbardziej interesującym jest rzeczywiście ten aspekt społeczny, tego, w jak dużym stopniu różnią się społeczeństwa europejskie oraz społeczeństwa amerykańskie. I tutaj bardzo ciekawa jest właśnie ta oś podejścia do spraw wolności obywatelskich. To jest, uważam, coś bardzo ciekawego, co można by rozwinąć w innym miejscu. Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Tak, dziękuję bardzo również. Się zgadzam na 100%, że chodzi o federalizm, to jest, ma szczególne znaczenie, istotne i jak pan wspominał, się zgadzam na 100%, że to nawet nie chodzi o to, że to państwo jest federalne, na przykład państwa zachodnie raczej są unitarne i w ogóle ten ustrój wygląda w inny sposób, jak na przykład Rosja, która też jest federacją, ale no nie można tego porównać do USA, to jest po prostu swój taki styl, jeśli można tak powiedzieć. I te wolności obywatelskie są po prostu na innym poziomie i to bardzo ciekawa tematyka do porównania tych różnych systemów. Bardzo dziękuję. To było bardzo ciekawie. I jeśli nie ma innych pytań od innych prelegentów, ja bym chciała jeszcze odnieść się do wystąpienia pani Magdaleny. Pani bardzo wyczerpująco przedstawiła swój temat i dlatego ja mam takie bardzo ogólne pytanie. Jak pani uważa, może pani coś kojarzy, bo naprawdę wszystko było tak wyczerpujące, że naprawdę nawet nie wiem tak, o co można zapytać, bo wszystko było bardzo jasne. Tylko chciałabym zapytać po prostu, może pani kojarzy, czy były jakieś podobne okoliczności wywołujące takie konsekwencje psychologiczne jak koronawirus w ostatnich czasach, żeby to było, no wiadomo, że 2020 rok to w ogóle jakby to jest coś innego, nigdy takiego nie było. I nasze życie się zmieniło na 180 stopni, ale może pani kojarzy jakieś takie inne czynniki, które by wywoływały też również takie mocne i skutki. Mhm. Więc tak, oczywiście na pewno były wcześniejsze epidemie, o których tutaj pani wspomniała, ale wtedy to były inne czasy i nie skupiano się na konsekwencjach psychologicznych. Aczkolwiek w inne epidemie czy jakieś rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, które się wydarzały powiedzmy w ostatnim stuleciu, gdzie mniej więcej wtedy już śledzono sytuację psychologiczną, to jednak ta sytuacja epidemii koronawirusa jest wyjątkowa i unikalna. Były sytuacje albo o mniejszym natężeniu, albo o znacznie większym, czyli na przykład wojny, czy jakieś właśnie tego typu wydarzenia, albo katastrofy ekologiczne, czy
właśnie jakieś powodzie, jednak wtedy to nie miało zakresu tak globalnego, jak jest w przypadku koronawirusa, więc uważam, że jest to no, unikatowe zjawisko, jeśli możemy mówić o takim od początku powiedzmy istnienia psychologii, to jest takie unikalne, ponieważ dodatkowo oprócz tego stresu i lęku o własne życie, o własne zdrowie, doszedł jeszcze również właśnie taki lęk przed innymi i ta przymusowa izolacja, nasilone dodatkowo właśnie tęsknotą, strachem. Wszystko to było podsycane. Też to, że wszystko wydarzyło się tak z dnia na dzień i właśnie trochę wspomniałam w swoim wystąpieniu o tej sytuacji młodych ludzi, bo znaczna część młodych ludzi, studentów jest na wymianach, teraz to jest bardzo popularne i naprawdę bardzo dużo osób wyjeżdżając na początku tego roku, tego semestru akademickiego, czyli właśnie wyjeżdżając gdzieś w styczniu, nie zakładała, że będzie musiała wracać z wyjazdu, bo będą zamykane granice. Sytuacja zamykania granic, sytuacja tego, że nawet od nabożeństw, od uczestnictwa w mszach świętych różne były dyspensy. To jest unikatowa sytuacja i właśnie nakłada się na wyjątkowość tego i dodatkowo przez to może narastać właśnie stres związany z tym koronawirusem. Teraz, tak jak już wspomniałam, jest trochę inaczej, już mniej się tego boimy, już bardziej wiemy, jak sobie z tym radzić. No i tak jak mówiłam, niektórzy już są zmęczeni po prostu życiem w tym strachu, w tych ograniczeniach i wolą, nawet żeby nadeszło to przysłowiowe, potoczne, przepraszam, najgorsze, czyli żeby zarazili się tym koronawirusem, niż dalej żyć w tym strachu i w ograniczeniach. Ale trochę odeszłam, wracając do pani głównego pytania. Moim zdaniem pod kątem psychologicznym i skutków psychologicznych jest to unikatowe wydarzenie i od czasów istnienia psychologii takie podobne nie miało miejsca. Dlatego też już w czasie tej epidemii powstało wiele badań internetowych. I myślę, że one będą nadal trwały i te konsekwencje będą poznawane przez kilka najbliższych lat i że będzie to temat właśnie wart eksploracji pod tym kątem. Dziękuję. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Teraz już na pewno wiem, o co chciałam zapytać, teraz już się dowiedziałam. Bardzo dziękuję wszystkim za referaty, bardzo ciekawe tematy, bardzo różną tematykę. Bardzo się cieszę, że moderowałam ten panel z tego powodu, że każdy miał na tyle, to były tak różne tematyki, tak bardzo ciekawe. Bardzo Wam dziękuję i za odpowiedzi na pytania wyczerpujące i za bardzo ciekawe referaty. Szkoda, że niestety jednej z naszych prelegentek nie było, ale dobrze sobie poradziliśmy. Bardzo Wam dziękuję i do widzenia, wszystkiego miłego weekendu. Dziękujemy bardzo również. Dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.